dowiedziałam się drogą internetową. Dostałam maila. O konkursie dowiedziałam się od mojej koleżanki. Mieliśmy taki plan, żeby założyć się dwie firmy, które będą się bardzo fajnie rozwijać. I kiedyś zupełnie przypadkowo usłyszałam o konkursie w Radio Gdańsk. Pewnego pięknego dnia otwieram pocztę, a tam zaproszenie. Zaproszenie dla pań, co mnie bardzo zainteresowało, że właśnie dla pań. Treść maila mnie bardzo zaintrygowała, zainteresowała, więc zaczęłam szukać więcej informacji. Jak tylko przeczytałam tego maila, to w ogóle się nie zastanawiałam. Tylko pierwsze, co zrobiłam, zaczęłam szybko zbierać materiały, żeby wysłać zgłoszenie, bo czułam wyraźnie, że otwiera się przede mną szansa. Z konkursu pamiętam niesamowitą atmosferę, fantastycznych ludzi oraz bardzo wyrozumiałą i wnikliwą komisję. No naprawdę wszystko było bardzo, bardzo przyjemne, sympatyczne i takie no godne powtórzenia. Chciałoby się jeszcze raz. Samo uczestnictwo w konkursie jest tym niezwykłym przeżyciem. Gala konkursu Darmowa Idea Grant była dla mnie bardzo ważnym momentem w życiu tak naprawdę. Doskonale pamiętam moment, kiedy dowiedziałam się o tym, że jestem finalistką. Fajne jest to, że jest niesamowita rywalizacja, tak? Że właśnie startują kobiety z różnych dziedzin zawodowych i tak naprawdę każda ma szansę wygrać. Powiem szczerze, że początkowo nie wierzyłam, gdyż trudno było mi uwierzyć, że właśnie mój pomysł wydał się na tyle interesujący jury, że został właśnie wyłoniony z ponad 200 pomysłów, jakie kobiety, polskie kobiety nadesłały. Pomysł, który chciałam przedstawić komisji, wtedy był już prototypem. Powstał taki system gromadzenia informacji o ofercie kształcenia na polskich uczelniach wyższych, system do optymalizowania wyboru kierunku kształcenia. Powstał serwis internetowy, który znalazł się pod adresem www.immatriculare.pl. Pomysł w konkursie Darmowa Idea Grant może dotyczyć każdej dziedziny. Projekt, który zaprezentowałam jury, był projektem internetowym i była to telewizja internetowa, a dokładnie samorządowa telewizja internetowa Zakopane TV. Pełna nazwa brzmi bezspojnowe klocki budowlane La Corinos. A dlaczego bezspojnowe? Bo buduje się te domki bez użycia jakiejkolwiek zaprawy, jakiegokolwiek kleju, jakichkolwiek śrub. Po prostu klocki zamykają się jeden z drugim na zastrzały. Ja założyłam agencję reklamową, która głównie robi opakowania. I tak myślałam sobie o rozwoju tej mojej małej firemki, ona wtedy miała rok. Mój projekt dotyczył rozwinięcia agencji reklamowej o część badawczą i szkoleniową. Po pierwsze, konkurs dał mi możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i to jest największa jego zasługa. Po drugie, otworzył przede mną nową szansę biznesową, którą z sukcesem podjęłam. Potwierdził drogę, którą wybrałam 4 lata temu. Nagroda, którą ja dostałam od pana Darbowena, strasznie dużo mi pomogła, dlatego że uzyskałam środki finansowe na to, żeby zapłacić za patenty, żeby zapłacić za ochronę znaku towarowego, żeby przygotować podstawowy zakład produkcyjny, zakupić podstawowe maszyny. Otworzył nowe horyzonty dla rozwoju mojej działalności. Pieniądze, które otrzymałam, pozwoliły mi na sfinansowanie pomysłu i realizację go w takiej formie, w jakiej zakładałam, że jest ona optymalna. Można poznać naprawdę fantastycznych i wyjątkowych ludzi. Kobiety, mówiąc dokładnie, które mają może podobne problemy, są w różnym wieku, ale zmagają się właśnie z podobnymi wyzwaniami. Wygrałam drugą edycję konkursu Darmowa Idea Grant i za pieniądze, które dostałam, mogę rozwijać mój pomysł badawczy dalej. Drogie panie, przede wszystkim życzę odwagi. Życzę odwagi, żeby jednak podnieść głowę, pokazać, co się potrafi i żeby po pierwsze, w pierwszej kolejności uwierzyć w samą siebie. Jeśli miałabym czegoś życzyć przyszłym uczestniczkom, to tego, żeby się nie bały, żeby wzięły papierek, ołówek i zaczęły pisać i wysłały, i się zmieściły w terminie i trzymam za nie kciuki. Ja życzę wam odwagi, pomysłowości i dużej pewności siebie oraz przygotowania świetnej prezentacji, która powinna przekonać jury. Idea pana Darbowena uważam, że jest fajnym pomysłem. Sprawdziła się już w Niemczech i mi się wydaje, że sprawdzi się bardzo w Polsce. Chciałabym zachęcić wszystkie kobiety do wzięcia udziału w konkursie Darmowa Idea Grant z kilku powodów. Po pierwsze, aby się sprawdzić. Po drugie, żeby poznać ciekawych ludzi. A po trzecie, żeby spróbować czegoś nowego. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w kolejnej edycji Darmowa Idea Grant w 2010 roku. Po to, aby zrealizować swoje poważne marzenia biznesowe. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tak niesamowitej okazji.